czekolada spotkała się z odzewem. Chętnych do sprezentowania słodkości i udziału w akcji krwiodawstwa ustawiła się kolejka. A wszystko w imię dobrego smaku. Aktualnie zbieramy także czekolady, słodkości oraz inne artykuły, które przekażemy dzieciom potrzebującym z domów dziecka, rodzinom, które po prostu potrzebują artykułów żywnościowych, artykułów szkolnych i codziennego użytku. Ukłucie igłą może i nie wygląda zachęcająco, ale dzięki tej jednej chwili możesz komuś podarować drugie życie. Kolejna akcja już 22 lutego również w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Kto może zostać honorowym krwiodawcą przede wszystkim? A więc człowiek pełnoletni, czyli w wieku od 18 do 65 lat i zdrowym być. Każdy krwiodawca, który zgłosi się do oddania krwi, ma wykonywane badania laboratoryjne, takie jak OB, morfologia mocz, hemoglobinę, ale również badania w kierunku HIV, AIDS i różnych innych chorób zakaźnych. Za każdym razem również oznaczana jest grupa krwi. Ludzi o dobrym sercu można jeszcze spotkać. Honorowi krwiodawcy nie szukają wymówek. Przychodzą, rejestrują się i oddają krew. Nasz rozmówca robi tak już od 7 lat regularnie co 2 miesiące. Zawsze fajnie pomóc, tak? No bo to jest zawsze coś dobrego, no nie ma tej krwi, nie można stworzyć sztucznie, więc no jakby jesteśmy tutaj zobligowani do tego, żeby pomagać. No. Cytując papieża Polaka, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Warto te słowa zapamiętać i stosować.